Kolana są zgięte pod kątem prostym, a stopy spoczywają na macie na szerokość bioder. Kręgosłup jest w naturalnym ułożeniu, czyli łopatki i kość krzyżowa przylegają do maty, natomiast pod lędźwiami jest mała przestrzeń na wsunięcie dłoni. Wciągamy brzuch, wykonujemy wdech, na wydechu, dociskając mocno kość krzyżową do maty, unosimy lewą nogę zgiętą w kolanie ku górze. Bierzemy wdech i na kolejnym wydechu, ponownie dociskając mocno kość krzyżową do maty, unosimy prawą nogę. Kolana znajdują się nad kolcami biodrowymi. Wykonując wydech, będziemy prostować raz jedną, raz drugą nogę do kąta 45 stopni z matą. Siłą mięśni brzucha musimy przy tym utrzymywać, aby lędźwie były nieruchomo, aby nie oddalały się od maty przy prostowaniu nogi. Przed nami 20 powtórzeń, czyli 10 na każdą ze stron. Na wydechu prostujemy nogę. Zacznijmy od prawej. 10. Zgięcie. Lewa. 9. Zgięcie. Prawa. 8. Zgięcie. Lewa. 7. 6. Powrót. 5. Powrót. 4. Powrót. 3. Powrót. 2. Powrót. 1. I przed nami druga dziesiątka bez przerwy. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Super. Przybliż oba kolana do klatki piersiowej. Obejmij je dłońmi. Pozwól lędźwiom opaść swobodnie do maty. Wykonaj kilka spokojnych oddechów i jeszcze raz powtórzymy całą serię. Ponownie unosimy oba kolana nad kolce biodrowe. Brzuch jest wciągnięty, kość krzyżowa i łopatki przylegają do maty. Na wydechu prostujemy i obniżamy prawą i lewą nogę naprzemiennie. Zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga dziesiątka przed nami. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ponownie przybliż oba kolana do klatki piersiowej, pozwól, aby lędźwie opadły na matę i odpocznij chwilkę. Wykonuj spokojne oddechy.